Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby zrealizować pewien tag, do którego zostałam nominowana jakiś czas temu przez Mariolę z kanału Przekartkowane. Chodzi o tag Odważne Kobiety. Tak jak się domyślacie, dotyczy odważnych bohaterek książkowych. Odważnych w różnym sensie. I kiedy zobaczyłam, że zostałam nominowana, pomyślałam sobie, że fajnie, że to jest coś nowego, coś innego, to jest autorski tag. I pomyślałam, że nie będę miała jakiegoś szczególnego problemu z wyborem swoich ulubionych bohaterek do tych kategorii, o których za chwilę będę mówić. Ale jak już siadam do zastanawiania się, o jakich bohaterkach chciałabym Wam opowiedzieć, o jakich postaciach, to pojawiły się problemy. I okazało się, że na te 5 pytań, które zawiera tag, w zasadzie tylko z jednym, góra dwoma, nie miałam problemu. Do jednego pytania w ogóle nie mam odpowiedzi i to jest wyzwanie dla Was. Napiszcie mi, jaką bohaterkę literacką dopasowalibyście do tej kategorii. Ale o tej pustej kategorii za chwilę. Zaczynamy oczywiście od pierwszego pytania i dotyczy ono najmłodszej, odważnej bohaterki książkowej. I tutaj się pojawił właściwie pierwszy problem. Bo ja czytając nie do końca zwracam uwagę na to, ile lat ma jakiś konkretny bohater czy bohaterka. I na pewno czytałam książki z bohaterkami młodszymi niż ta, o której chcę dzisiaj powiedzieć, ale z takich ostatnio przeczytanych książek ta jakoś mi się wyryła w pamięci właśnie przez wiek bohaterów. I mam tutaj na myśli książkę Gniew i Świt René Adier, czyli książkę, o której niedawno mówiłam Wam na kanale. Jej główna bohaterka, czyli Szarzad, ma 16 lat. I na pewno nie jest to najmłodsza, odważna książkowa bohaterka, z jaką się spotkałam, ale w tym przypadku jakby zwróciłam uwagę na jej wiek, bo on mi nijak nie przystawał do jej zachowania. Jakby w ogóle cała fabuła i cały pomysł i konstrukcja bohaterów jest dużo poważniejsza i jakby czytając nie miałam tego poczucia, że faktycznie czytam o 16-latce i o 18-latku. W ogóle nie powiedziałabym, że to jest young adult, w ogóle nie powiedziałabym, że to jest książka o młodzieży. Ja cały czas jakby czytając wydawało mi się, że ona jest dużo, dużo starsza. Jeśli nie znacie w ogóle historii tej bohaterki, to oczywiście odsyłam do mojego filmu na temat tej książki, ale w skrócie, dziewczyna zgłasza się na żonę młodego, bardzo żądnego krwi kalifa Chorasanu, ponieważ jej, generalnie ten człowiek co noc bierze sobie nową żonę, morduje ją i potem bierze sobie następną. I w ten sposób właśnie życie straciła przyjaciółka Szarzad, więc dziewczyna postanowiła, że dostanie się właśnie do tego pałacu, zostanie jego żoną i go zabije. O tym oczywiście, czy jej się udało, czy nie, to Wam nie powiem, ale książka jest bardzo warta przeczytania, także jeśli jeszcze nie znacie, a to jest premiera, więc jest duża szansa, że jeszcze nie, to bardzo serdecznie polecam. Drugie pytanie dotyczy odważnej bohaterki książkowej, którą chciałabym poznać. I to było jedno z tych dwóch pytań, które nie sprawiło mi żadnego problemu, bo od razu pomyślałam o Joannie Chyłce. Nie jest odważną bohaterką w takim jakby stricte tego słowa znaczeniu. To znaczy ona nie bierze udziału w żadnej wojnie, nie musi się wykazywać jakimś niesamowitym męstwem, ale bardziej chodzi mi o jej odwagę w takim życiu codziennym, o jej tupet, o to, że zawsze wie co powiedzieć, jakby jak komu wbić szpilę, jak komuś dopiec. To jest bohaterka, o której powiedziałabym, że to jest kobieta z jajami. Ona się nie patyczkuje, nie przebiera w środkach. Jak sobie obierze cel, to do niego dąży, a jeśli przypadkiem pod jej butem po drodze znajdą się jacyś mężczyźni, równie silni co ona, albo nawet silniejsi, jak się potem w niektórych częściach właśnie tej serii okazuje, no to wypadek przy pracy. Generalnie po prostu bardzo fajna bohaterka, taka z wigorem, taka z jajem po prostu, którą chciałoby się poznać. Trzecie pytanie dotyczy fikcyjnej bohaterki, której odwaga mnie inspiruje. No i tutaj pojawił się tak jakby kolejny problem, bo jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja nie gustuję w literaturze historycznej i wojennej. Właściwie wydaje mi się, że przeczytałam chyba tylko dwie książki mające w sobie motyw wojny, nie licząc oczywiście obowiązkowych lektur szkolnych, do których wolałabym myślami nie wracać, zwłaszcza, że tej literatury z tematyką wojenną raczej też nie czytałam, raczej czytałam streszczenia. Także tak jak mówię, przeczytałam raptem dwie takie książki, o bohaterce jednej z nich chcę Wam powiedzieć, a druga z nich to Stefana z serii U4, ale jakoś trudno mi powiedzieć, że jej postać w jakiś sposób mnie inspiruje, czy że w ogóle ona jest odważna, bo ona robi dużo głupich rzeczy, po bardziej powiedziałabym, że jest brawurowa, niż że jest odważna. Bardziej liczę na to, że ojciec jej pomoże, że ojciec ją uratuje, a sama robi trochę odważnych rzeczy, ale jakby cała ta jej postawa nie jest szczególnie inspirująca. Więc wybrałam siłą rzeczy postać drugiej książki historyczno-wojennej, którą przeczytałam, czyli Tatianę z Jeźdźca Miedzianego. I tak naprawdę o niej też trudno mi jest powiedzieć, że jest taka do końca postać odważna. Oczywiście jej zachowania są bohaterskie, są brawurowe, są momentami również odważne, ale sytuacje, w których ona podejmuje różne decyzje, które ja uważam za momentami wątpliwe, są zbyt
uładzone na potrzeby książki, są zbyt nierzeczywiste. Jeśli czytaliście, na pewno wiecie, co mi chodzi. Chodzi mi o końcówkę, wiecie, przedzieranie się przez pole bitwy i tak dalej. No to brzmi trochę nierealnie. Aczkolwiek sama postać była w zasadzie wykreowana taką inspirującą właśnie w trudnym czasie kobietę, więc siłą rzeczy musiałam ją po prostu wybrać trochę z braku laku, a trochę dlatego, że po prostu była wartą uwagi postacią. Czwarte pytanie to odważna kobieta, którą poznałaś dzięki literaturze faktu. No i tutaj pojawia się właśnie to puste pole, właśnie prośba do Was, żebyście mi napisali o jakiejś takiej kobiecie, którą kojarzycie właśnie z literatury faktu. No bo ja się muszę przyznać, że tak jak nie czytam książek historycznych i nie czytam książek wojennych, tak też nie czytam reportaży ani żadnych takich książek opartych na faktach i tego typu rzeczy. Jak gdzieś mi wpadną w ręce, to zdarza mi się po nie sięgnąć, ale raczej nieświadomie. To znaczy nie mam świadomości tego, że to jest książka oparta na faktach, więc jest szansa, że ją przeczytam. Jakby nie sięgam po reportaże i tego typu rzeczy stricte jakby z chęcią przeczytania reportażu. Także jeśli znacie jakąś postać z literatury faktu, która zasługuje na uwagę, to koniecznie mi o niej napiszcie w komentarzach. I piąte, ostatnie pytanie to odważna kobieta, która przetrwała piekło. I tutaj autorka tak zaznaczyła, że to może być piekło rozumiane w różny sposób. Może być jakieś zniewolenie psychiczne albo fizyczne, może być utrata bliskiej osoby, może być porzucenie przez męża, po prostu różne rzeczy, różne czynniki. Piekło możemy sobie interpretować dowolnie. Więc pomyślałam, że wybiorę postać z książki Śpi spokojnie Rachel Abbott, główną bohaterkę Olivię Brooks, tak trochę nietypowo, dlatego że książka generalnie jest kryminałem, thrillerem / sensacją, ale jej postać w zasadzie zasługuje na powieść psychologiczną. Olivia jest de facto ofiarą znęcania się, ale nie w sensie fizycznym i nawet nie do końca w sensie psychicznym, bo ona bezpośrednio tego nie do końca odczuwa, ale bardziej jej otoczenie to odczuwa. Chodzi mi o to, że jej mąż próbuje wmówić całemu otoczeniu, że ona jest niezdolna do sprawowania opieki nad dziećmi, że jest niespełna rozumu, że jest psychiczna, że powinna się leczyć, że zapomina o lekach. Na przykład nie odbiera dzieci ze szkoły, mimo że on miał to zrobić, mimo że była jego kolej, po czym po kilku godzinach zjawia się i mówi, że to żona miała je odebrać, że zapomniała. Wiecie, kontroluje każdy jej ruch, notuje, kiedy przychodzi do domu, kiedy wychodzi. Nawet jeśli nie ma go w domu, to dzwoni do niej na FaceTime, żeby sprawdzić, gdzie ona w danej chwili się znajduje, co robi, z kim jest. Nie pozwala jej mieć żadnych przyjaciół, żadnych znajomych, żadnej bliskiej rodziny, właściwie dziewczyna już też nie ma, kobieta. Nie pozwala jej utrzymać kontaktu absolutnie z nikim i ona to wszystko jakoś tam spokojnie znosi przez dłuższy czas, aż w końcu to się za bardzo kumuluje i kobieta wybucha i dzieją się od tej pory różne dziwne rzeczy w tej książce, ale oczywiście nie chcę Wam psuć satysfakcji z czytania, jeśli się zdecydujecie przeczytać tą książkę, a naprawdę warto jest, bo jest naprawdę fajnie napisana. Tak jak Wam już kiedyś mówiłam na temat tej książki, nie ma w niej aż tylu niespodzianek, tylu zaskoczeń niewiadomych, ile można byłoby się spodziewać po kryminale czy po thrillerze, bo właściwie od samego początku wiemy, co się stało, kto to zrobił i tak dalej, ale mimo wszystko te drobne wątpliwości, które pojawiają się po drodze i te wszystkie niewyjaśnione wątki, nie do końca wyjaśnione, czyta się tą książkę jednym tchem i właściwie z takim uczuciem przerażenia, bo kiedy wiemy już, do czego zdolni są główni bohaterowie, zaczynamy się obawiać o ich dzieci. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy kobiecy tak. Przyznaję się bez bicia, że nie poszło mi jakoś fantastycznie to dobieranie postaci do tematu, ale też te pytania, które wymyśliła Mariola, były trochę bardziej skomplikowane niż w takim normalnym, klasycznym tagu. Bo jakby nie wystarczy pokazać książkę, która pasuje do pytania, ale w jakiś sposób trzeba znaleźć nie tylko tą bohaterkę, która będzie pasowała do tematu, ale też jakoś uzasadnić swój wybór, uzasadnić to, dlaczego akurat ona pasuje, a ja akurat nie do końca czytam taki rodzaj literatury, o jaki chodziło w pytania. W każdym razie, łatwo nie było, ale jakoś się uporałam, dobrnęliśmy do końca. No i przyszedł czas na nominację, więc nominacja filmowa, to znaczy prośba o zrealizowanie tego tagu w wersji wideo, leci do Sylwii z My Books, My Life. Mam nadzieję, że Tobie pójdzie lepiej niż mi. A druga nominacja leci do Was. Napiszcie mi w komentarzach, jak odpowiedzielibyście na te pytania, jakie bohaterki byście dobrali, nie tylko może do tej pozycji czwartej, do której ja nie dobrałam żadnej postaci, ale również do pozostałych, jeśli macie jakieś swoje dobre typy. To tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Thank you.